podczas studiów moich inżynierskich już zdawałem do szkoły filmowej w Łodzi. Niestety, byłem w tym czasie człowiekiem nieśmiałym, nie udało mi się więc dostać do łódzkiej szkoły filmowej na reżyserię. Wobec czego cały czas zajmowałem się fotografią, robiłem wystawy fotograficzne i kręciłem filmy, najpierw amatorskie, później własne. Ale w pewnym okresie udało mi się dostać do studia filmów animowanych i tam pracowałem przez 10 lat jako operator filmowy i zrobiłem tam zdjęcia do ponad 50 filmów animowanych. Zacząłem kręcić własne filmy, na przykład Bęben. Ostatnim moim filmem jest film Dziwoląg, który myślę, że jest ciekawy z tego względu, że pokazuje pierwszych fotografów i trudne warunki życia w latach 50., kiedy zaczynała się budowa nowej huty. Po zwolnieniu z wojska dowiedziałem się, że gdzieś w okolicy Krakowa powstaje jakiś dziwoląg, jakieś miasto. Rozpoczynając pracę w Nowej Hucie, od razu poczułem chęć fotografowania tego, co się dzieje, bo uważałem, że to się dzieje coś ciekawego. Spotykałem się z ludźmi, którzy się cieszyli, że tu się buduje huta, że znajdują pracę, a mnie interesowało między innymi, żeby to utrwalić. Wiktor Pental ma dziś 86 lat i z tego względu warto było utrwalić jego postać i jego dokonania na tym polu. W terenie Nowej Huty mieszkam od lat 60. Okazało się, że jest to dzielnica, w której najprędzej artysta może otrzymać zarówno mieszkanie, jak i pracownię twórczą. Poza tym wiedziałem, że działa już tutaj prężna grupa plastyków nowohuckich, którzy stworzyli tak zwaną grupę Nowa Huta. Nowa Huta jako dzielnica specyficzna również w sposób specyficzny odbiera malarstwo, zwłaszcza malarstwo nowoczesne, które wymaga bardzo dużego obycia z plastyką, uczestniczenia w wystawach, a tu w Nowej Hucie nie było z tym najlepiej. Ten pomysł z tą galerią w tej kotłowni okazał się trafny. Mimo że wcześniej niektórzy nie wierzyli, że będzie to ciekawe miejsce na ekspozycję. Miejsce, w którym się znajdujemy, funkcjonowała kotłownia, która zasilała, znajdujące się obok zespoły mieszkaniowe i hotelowe. Funkcjonowało to do połowy lat 90. Obecnie jest w stanie gotowości, ale już nieużytkowane. Myślę, że jest to doskonałe miejsce na prezentowanie różnych form kultury, między innymi malarstwa i innej sztuki. Dostałam propozycję wzięcia udziału w konkursie, bardzo się ucieszyłam i od razu się na nią zgodziłam. I Miss Polonia, Nowa Huta, Magdalena Sloparska.
To był pierwszy konkurs w moim życiu, a daje mi to szansę wzięcia udziału w kolejnym etapie, jakim jest Miss Polonia Małopolski. Przygotowania do konkursu nie były trudne. Głównie chodziło o wykazanie własnej inwencji co do ubioru, makijażu oraz sposobu poruszania się. Brawa, wielkie brawa. Bardzo się cieszę z nagrody Miss Nowej Huty, ponieważ mieszkam tutaj od 5 lat i pokochałam to miejsce. Miss Czytelników Głosu, Katarzyna Ziomek, numer 10. Grałam w siatkówkę. Mogę się tutaj pochwalić pewnymi osiągnięciami na tym polu, ponieważ zdobyłam razem z drużyną pierwsze miejsce w licealiadzie. Mieszkam w Nowej Hucie od urodzenia. Nie wiążę planów na przyszłość z zawodem modelki, ponieważ wiem, że w tym zawodzie szanse mają wysokie i bardzo szczupłe dziewczyny. Wiem również, jakie pułapki czekają na te dziewczyny. Mianowicie bardzo często mają one różne problemy z jedzeniem. Wpadają w choroby typu anoreksja czy bulimia. Także jeżeli ktoś chciałby mnie zatrudnić, ale taką, jaką jestem, to bardzo chętnie. Natomiast na pewno nie schudnę po to, żeby zostać modelką. Od 4 lat moim chłopakiem jest Marcin i on na pewno by nie chciał, żebym się zmieniała. Dla kariery. (Grywa)